Cześć! Uliczne jedzenie to przede wszystkim tanie jedzenie i my w tym odcinku podpowiemy Wam, gdzie zjeść i jakie jedzenie uliczne w Bari warto spróbować. Czy... No to wygląda kozacko w ogóle! Czy Bari na własną rękę to dobry pomysł i czy jedzenie w Bari faktycznie jest tak smaczne? Chyba najlepsza focaccia, jaką jadłam w życiu i w ogóle nie dziwią mnie te kolejki. Odpowiedź w odcinku. Zaczynamy! Dzień dobry moi drodzy, witamy się z Wami z Bari we Włoszech i dzisiaj będziemy testować street food, który jest bardzo znany. Tak. Tutaj na Bari i będzie dużo jedzenia. Będzie bardzo dużo jedzenia, więc przygotujcie sobie coś do szamania, bo na 100% nabierzecie ochotę na jakąś pastę, albo jakąś pizzę, albo jakiś ser, albo coś, co jest tłuste. Także moi drodzy, przed nami naprawdę ogrom atrakcji, a jesteśmy bardzo głodni, bo mamy godzinę 12:41, a jeszcze nic nie jedliśmy. Jeszcze nic nie jedliśmy. Więc ciśniemy, póki nie zamykają restauracje, bo pamiętajcie o tym, że są siesty. Oczywiście wszystkie restauracje, które będą w dzisiejszym odcinku, będziecie mieli podlinkowani. Macie podlinkowane w opisie filmu. Także tam razem z tymi musicie patrzeć sobie na godzinki. Tak nie ma jest, co. Tak, idziemy. Sprawdzajcie. Jesteśmy bardzo w ogóle ciekawi tych dań. Czytaliśmy oczywiście, co można zjeść, ale nie zagłębialiśmy się, no bo chcieliśmy na własnej skórze odczuć, jak to będzie smakowało. Razem z Wami będziemy odkrywać te smaki. My tak lubimy bardzo, więc ja jestem bardzo ciekaw. Pięknie na razie, mamy bardzo ładną pogodę, co prawda trochę wieje, ale teraz jesteśmy między uliczkami, to jest naprawdę spoko. Więc pierwsza miejscówka, czyli focaccia. Moi drodzy, jesteśmy przy pierwszej miejscówce, czyli Santa Rita. Dobrze? Tak, piekarnia Santa Rita, tak, dobrze. Piekarnia tak. Santa Rita, słuchajcie, tutaj będziemy mieć focaccię baresse. Baresse, czyli tak naprawdę oliwa, rozmaryn i pomidory. Ponieważ focaccia to tak naprawdę jest podstawa do pizzy i w każdym regionie Włoch ona będzie inaczej smakować, będzie inaczej przyrządzana. A tutaj właśnie mamy z pomidorami, oliwą i rozmarynem, więc czekamy. Kolejka jest obiecująca i do tego uwaga 4,8, 3100 opinii, także to jest naprawdę dobry wynik, więc liczę na to, że będzie smaczny. Tyle. I ciepło, bo bym chciała na ciepło to zjeść. No właśnie byłem ciekawy, czy będzie na ciepło, czy na zimno podawana. Zobaczymy. Nie mam żadnego pojęcia. Może, słuchajcie, no bo teoretycznie, jeżeli to jest piekarnia, to powinno się wejść, wziąć i iść. A tutaj czekamy, więc może ona jest wypiekana na bieżąco. Dlatego stąd taka kolejka. Tak podejrzewam, ale kto to wie. Moi drodzy, ja już dziabnęłam, nie będę kłamać. Przepyszna jest. Słuchajcie, to jest tak chrupki spód, ona jest tak puszysta i trochę to tak naprawdę jest pizza, słuchajcie. To kosztowało 3,50 euro. Mamy słodziutkie pomidory, mamy oregano, ona jest bardzo, bardzo tłusta i do tego te oliwki. Powiem Wam, że to jest chyba najlepsza focaccia, jaką jadłam w życiu i w ogóle nie dziwią mnie te kolejki, bo jest po prostu przepyszna. Jest naprawdę, warto stanąć w kolejce. Aż nie mam słów po prostu. Dziabam i daję Michałowi, bo on też jest mega głodny. To jest przekozackie. Bardzo, bardzo smaczne. Ja chciałam powiedzieć, że jest rewelacyjna. Jest tak dobra. Nie pamiętam, kiedy coś było tak chrupiące i te, żeby składniki były tak mokre. Super. Na pewno nie można tego porównać do pizzy, bo to jest coś innego. Bardzo mi się podoba to, że ona jest taka różna. Bo tak, chrupiące masz rogi, ranty, chrupiący spód, a to ciasto w środku tutaj jest miękkie. Widzicie? I jest takie wilgotne. I ona nie jest taka, że jest cała twarda albo cała miękka, tylko jest taka, że jak ją ugryziecie, to i chrupie, i jest miękka, i to jest ekstra. Ja akurat mam kawałek bez oliwek. Bardzo fajne są te pomidory, oregano, petarda. Super. Także w skrócie można podsumować, że totalny wypas i stosik na maksa. I tani przede wszystkim, 3,50 euro. Bardzo dobre są te rogi. Jest naprawdę, ja zjem ją całą z przyjemnością. Mega polecam, naprawdę. Jest genialne. Ciekaw kolejnych miejsc, naprawdę. Przyjdźcie tu koniecznie. Adresy, jak zawsze, w opisie. Słuchajcie, Klaudia się ze mnie śmieje, bo ja powiedziałem po nagraniu, że ona mi pachnie jak pizzerinki z Lidla. Aż to jest herezja. Ale to ja kocham pizzerinki. I dla mnie to nie jest obraza dla tej focacci, że ona pachnie jak pizzerinka z Lidla, tylko to jest dla niej komplement. Ja tego nie rozumiem, ale słuchajcie, 3,50, ja jeszcze sobie nie mogę tego przepoleć, jak to jest dobre. Ja naprawdę dawno się nie ekscytowałam chlebem tak bardzo. Nie wiem, czy to ciąża. Ty się nigdy nie ekscytujesz. Właśnie, nie wiem, czy to ciąża. Może tak, ciąża. Może tam jest jasne. Klon Michała, który po prostu mówi, daj mi chleb, daj mi gluten. Daj mi gluten. Ale było naprawdę genialne. Idziemy teraz, słuchajcie, zjeść takie, ja to nazwę burgera. Burgery
Baryjskie. A myślałem, że jakiś makaron będzie. A to zaraz. To zaraz. O, dużo tego będzie. Będzie naprawdę dużo jedzenia. Okej, już? Jestem tak. Na wizji? Jesteś. Dobra, zaczynamy od bułę. Jestem bardzo ciekawy. Jest strasznie dużo składników. Widzicie je wszystkie wypisane tutaj, bo aż zrobiłem zdjęcie, bo tu są dwa rodzaje sera. Prażona cebula, karmelizowana, czy nie prażona, chyba karmelizowana tylko jest. Różne rodzaje tutaj mięsa. Także jestem bardzo ciekaw. Ona jest w ogóle mokra od spodu. O wow, taka... O Boże, a faktycznie coś ci pociekło teraz. Tak jest. Jest taka tłusta. Okej. Okay. Cebula na pierwszy ogień. Od razu. Ta karmelizowana i ona jest taka słodka. Ale chciałbym ugryźć tego mięsa. Czy chodzi o to mięso, no to jest mięso wieprzowe. I ono jest średnie. Nie podchodzi mi. Natomiast reszta dodatków... super, bo a zarówno jest karmelizowana, jak i prażona cebula tutaj też. I te inne dodatki są super, ale to mięso? Tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Jestem bardzo ciekawy, co powiesz, ale reszta super. Mięso takie, nawet ono takie miałem wrażenie tutaj, że... Jest jakaś żyła chyba, że jest taka żyła. Nie jest to za fajne, ale reszta super. Jakby wyjąć to mięso, byłoby idealne. Michał zapomniał wspomnieć, że tutaj tak naprawdę powinniśmy zamówić kanapkę z ośmiornicą, ponieważ oni z tego słyną i tutaj ośmiornica jest tak naprawdę, bo jest bardzo dużo punktów, w których możecie zamówić właśnie ośmiornicę, ale no nie, my nie lubimy, więc nie będziemy się zmuszać. Jeśli jedliście tutaj albo lubicie ośmiornicę, to koniecznie dzielcie się w komentarzach. W ogóle ta bułka jest koloru dyni. Ona jest taka bardzo taka ciekawa. Pomarańczowa no. Spróbuj tego mięsa, bo jestem ciekawy, co powiesz pewnie. Właśnie tak bardzo nie chcę próbować tego mięsa. Ja nie lubię, kiedy mięso jest łykowate, ono jest łykowate. Ono jest takie, wiecie, no nieciekawe. Spróbuj jeszcze tutaj te cebulki, bo cebulka jest pyszna. Łykowate? Co to znaczy łykowate? To nie jest... Łykowate mięso to jest takie twarde chyba, nie? Z żyłami, no to no tak. To proszę. O, właśnie to jest to. To jest to, czego nie chcemy. Wyciągniemy mięso i będzie przepyszna kanapka. Naprawdę. Dokładnie. Ile tu jest dobroci. No to wygląda kozacko w ogóle. O matko, czekajcie. Ale serowe. OMG. Dobra, słuchajcie. Ale wygląda świetnie. Chciałam powiedzieć, że to tak dobrze wygląda. Wygląda przekozacko, jest cieplutkie, jest bardzo dużo sosu, jest śmietanowo-pomidorowe, bo to nie jest pomidorowe, już to dziobnęłam. I mięso jest dobre, bo jest miękkie. Jest ugotowane odpowiednio, nie jest twarde. To jest strzał w dziesiątkę. To jest przepyszne. Bardzo dobre. I w ogóle ser mi nie przeszkadza, proszę bardzo. A jest tak bardzo, jest nawet mleczne, bym powiedziała. Bardziej mleczne niż pomidorowe i mięsne. Bardzo, bardzo dobra pozycja. I w ogóle... Lepsze od kanapki? O wiele. I to ciasto jest fajne, bo ono jest takie niby naleśnikowe, ale buła. Patrzcie, że to jest niby trochę taka albo turbo cienka pizza, nie wiem jak to nazwać. Kumacie, co takie chodzi? Takie ciasto, no. Jest super. Bardzo, bardzo smaczne. Na głębokim oleju oni to robią. Tak, po prostu. Dobra, Michał próbuje, bo jest w sztos. Ja mam wrażenie, że bardzo gorący ser będzie. Nie, jest ciepłe, ale nie palące. Okej, okay, to jest dobre. To jest dobre. Pyszne jest, ale ma taki specyficzny posmaczek pomidora. Ten smak pomidora to jest taki smak, jak macie taką mocno ugotowaną, świeżo zrobioną zupę pomidorową. A tak, to jest bardzo dobre porównanie. Tak, no. I po prostu ten sos tak smakuje, jakbyś miała taką wlaną tutaj gorącą pomidorówkę. Bardzo fajne, dużo smaczniejsze jest to mięso niż tutaj, niż w tej kanapce. I fajny ser. I przez to, że to jest na takim głębokim oleju, to ciasto jest przepyszne. Bardzo dobre. Ono jest takie lekko słodkawe, czy mi się wydaje? Nie wiem, nie próbowałam samego ciasta, ale no jest super pozycja. Leciutko jest, nie? Coś takiego jest. Lekko słodkawe, pyszne, naprawdę. Dużo fajniejsze od kanapki, ale zjemy wszystko. No oczywiście, że zjemy. Znaczy, wiecie co, no nie będziemy kłamać, my to mięso po prostu wyciągnęliśmy i złożyliśmy już sobie kanapkę, tak. Więc będziemy ją jeść, ale mamy jeszcze tego pufalca tutaj. No, tego jestem bardzo więc ciekawy. Więc zajmijmy się nim. No nawet burrata w środku. Ja w ogóle nie wiem, jak się za to zabrać. Nie wiem, jak to wyjąć.
Czekaj, pokaż, co tam dłubiesz. Patrzcie na to. Czyli mamy tak, mamy tą buratę. Mamy tutaj też pieczarki. Mamy... Chyba boczek, co? Chyba boczek, już nie mamy zdjęcie zrobione oczywiście, na pewno widzicie dokładny skład na ekranie. Jest cebula, jest oczywiście ta... Burata. Panierka, do mnie na myśli. No patrzcie, nie mogę tego wyjąć. Okej, dobra. I chciałbym to spróbować razem z tą panierką, żeby sobie jakoś poradzić. Próbuję. Dobra, ale trzeba to zjeść razem z tą panierką, bo ta panierka jest słodka, ma bardzo dużo przypraw i do tego ta słodka cebula, no i burata, bardzo mleczna. Jeśli chodzi o to mięso, które znajduje się w środku, jest to rodzaj karkówki, jest to taka wędlina, bardzo dobra. Co ciekawe, ta słodycz, która się tutaj wydobywa z tego dania, jest z miodu. Jest to ciekawe, coś innego, ale ja nie wiem, czy ja to zamówię drugi raz, chyba nie. A, aż tak. Dobra, to ja próbuję. Musisz próbować? Dla mnie wygrał ten placek. Pieróg. Pieróg, tak. Nie wiem, co by się jeszcze przydało, słuchajcie. Normalne sztućce, wiecie? Bo tym to ja sobie mogę podłubać, wiecie gdzie. No drewniane. No. No czas w ogóle, ja to urwę po prostu, pozwólcie. Tego... Może ty wyczujesz ten miód, bo ja nie wiedziałam, co to jest za słodycz. Czujesz, że to jest miód? Ale to jest smaczne. To smaczne jest, jest ta panierka. No. To jest bardzo dobre. Ale chodzi o tą zawartość, że ona jest taka... No nie wiem. Ej, to czasami, jak tak wyciągam, to nie wygląda dobrze. Czekajcie. O. Bardzo mleczne. Mhm. Jest mleczne. Jest bardzo cebulowe w ogóle. I to jest słodkie. Ale czuć też pieprz. W ogóle to jest bardzo dobre. To by mi trochę przypomniało taką bardzo turbo spłoszczoną carbonarę. Nie wiem czemu. Bo ja na przykład dodaję do carbonary cebulę właśnie. Mam taki zwykły boczek, wiecie, taki najtańszy. To jest kumacie. Taka trochę, polska wersja. Ale jest dobre. Myślałam, że będzie takie, wiecie, mega mleczne i nie do zjedzenia. Ale nie, jest naprawdę spoko. Chociaż moim zdaniem też ten pieróg z mięsem wygrał. Zajadamy i idziemy do kolejnej miejscówki. Dzisiaj mamy tempo, więc smacznego wam i nam. Moi drodzy, jesteśmy w atrakcji tak naprawdę, ponieważ jest to uliczka, w której możecie zobaczyć, jak panie Włoszki, babuszki, ja powiedziałam, Michał, idziemy zobaczyć babcię, lepią makaron. I ten makaron nazywa się nieważne, widzicie nazwę. I jest to po prostu rodzaj makaronu, który wygląda trochę jak uszka. Jest tego totalnie pełno. Tak, i będziecie mieli farta? Tak, jak będziecie mieli farta, to będziecie mogli zobaczyć, jak panie to robią. Na żywo lepią. Na żywo. A to, moi drodzy, też sobie kupimy. To są takie ichniejsze, można by to było nazwać chipsami. Trochę podobne do naszych obwarzanków. O, jest pani babcia. O, jest pani babcia. Idziemy zobaczyć panią babcię. I te takie pseudo-chipsiki, o widzicie tutaj na przykład ktoś robił dopiero co makaron, więc fajnie to wygląda. One po prostu takie małe kuleczki gniotą paluchem. I to bardzo fajnie wygląda. Tutaj są. I my ten makaron oczywiście też zjemy. Tutaj się suszą. Są takie większe rodzaje, ale są też takie totalnie malutkie. O, jak tutaj u pani. No i to się nazywa taki legitny, co? Makaronik. Tak, tak jest. Super. Dobra, to idziemy dalej jeść. Idziemy dalej. Kochani, zrobił nam się wieczór i idziemy do kolejnego punktu. Powiedz, co to będzie, bo Klaudia jest mistrzem logistyki dzisiejszego odcinka. Tak, to jest, słuchajcie, miejsce, gdzie możecie również zjeść dobrą focaccię. I my się jeszcze zobaczę, czy ja ją zamówię, bo my już jedliśmy focaccię. Ale tam też są podobno takie... Te chrupki. Ichniejsze chrupki. Ja wam zaraz pokażę. Nazwijmy je chrupkami. Przed chwilą wam pokazywałam tak naprawdę przy tych makaronach te chrupki, ale tam podobno są fajne, jest fajny wybór różnych smaków, więc weźmiemy sobie jakieś i spróbujemy. Na to focaccię się zastanowimy, a zaraz potem pójdziemy do restauracji, w której zjemy najsłynniejszy właśnie makaron tutaj, czyli te orciette. Możecie mnie zabić, jak się nazywa, nie mam żadnego pojęcia. Poprawnie wymawia, czy ale... dobrze wymawiam? Nie wymawiam pewnie poprawnie. I to jest istotne. Bo ważne... istotne, jak będzie smakował. Dokładnie. O, i my nawet dochodzimy sobie. Chodzimy, dobra. Uwaga, tu gdzieś. Tu gdzieś. Jest. O, super. No właśnie. O kurczę. Ja bym wziął te. Pomodoro.
Te mi się podobają. Te ci się podobają? Dobra. Tak. Pomidorowa. No. Spoko, możemy je wziąć. Pytanie, czy bierzemy jeszcze jakieś? Chyba nie, bo są klasyczne. Klasyczne mi się wydaje, że będą po prostu takie chrupkie, tak. bez tego takiego jakiegoś dodatku, tak. które ja bym chciał spróbować, czyli tak. akurat jeśli chodzi o pomidory, to mi się wydaje, że to może być spoko, dobra. Nie? Czy bierzemy focaccię? Chyba nie, co? I może jak będzie można wziąć kawałek, to bym zaryzykował. To nie to samo? To tam? Oj nie. Tamto było wyśmienite. Co ty gadasz? Mm-hmm. Ale ona mm-hmm. jest bardzo podobna do tamtej z tak. wyglądu. Z wyglądu bardzo podobna, ale to jest pozór tylko, moi drodzy. Bo to ciasto tam, ono było bardzo smaczne, bo ono było chyba posypane solą. I ona w ogóle była bardzo było dużo oregano. Ale sól też, bo ja pamiętam, że jak dotykałam i potem polizałam palce, to mówię, Boże, sól. I to było niesamowite, a tutaj jest po prostu czyste ciasto. Fakt, że oni wypiekają to w piecu i to czuć, że to jest wypiekane w piecu, ale moim zdaniem tamta była genialna. I w ogóle też spoko, ale no idźcie tam. Idźcie czyli tam. Tutaj po te chrupki ewentualnie, ale zobaczymy, zaraz jeszcze musimy zaraz je ocenić. Zobaczymy. Ale spróbuj też i zobaczymy, czy myślisz to samo. Faktycznie. Nie? Ogromna różnica. No, brzegi są twarde. Nie są takie chrupkie jak tamte. Znaczy, chrupią, ale są twardsze. I to ciasto w środku nie jest tak fajnie miękkie. Tak. Nie jest to takie super. Tak, tak. Jest to jest spoko, jej jest... smutna koleżanka. Tak, to jest taka smutna koleżanka. Tak to, nie wiem, czy, dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z was ogląda kanał Oj Wojtek. I oni podróżowali po Stanach i nie znając się trochę na gastronomii, na opisywaniu dań, stwierdzili, że będą porównywać różnych rzeczy. Nam się to strasznie podobało. Tak, na przykład do koleżanek, do piłkarzy, do emocji. Rzeczy, to było tak. super. I, to jest idąc, smutna koleżanka. Tak, idąc Oj Wojtkiem, to można powiedzieć, że ta focaccia to jest taka smutna koleżanka tamtej focacci. Niby się lubią, a to jest ta gorsza, nie? Koleżanka, nie? Ona ma zawsze słabsze pomysły. Tamta odrabia pracę domową, ta od niej ściąga. O, dobra. No tak. To jest super. To jest świeże. To jest chrupkie. Fajne. Pomidorowe trochę. Niesłone. Takie chlebki w ogóle można chyba kupić, słuchajcie, w tak, Polsce. To jest, powiem wam, taki to... gorszy kuzyn Bakerosa. O Jezu, tak, taki ubogi kuzyn Bakerosa. Dokładnie. Bo Bakeros ma strasznie duże posypki i jest smaczny. Dokładnie, oni się, to jest ten kuzyn taki, co przychodzi i męczy strasznie. To tak. Dobra, już nie będę tak robił, ale porównywał, ale... Chciałam powiedzieć, że to jest fajne na pamiątkę, żeby komuś dać. Jako, że ej, byłem, na w ogóle spróbuj. Na pamiątkę? To pamiątkę chrupka? Może się kupuje takie, no że przywozi tak, żeby przywieźć komuś. Tak, tak. Jako to prezent. To możecie, jako ale prezent. Masz pamiątkę chrupka. To nie ma sensu. Ale w chrupie. W chrupie, bardzo fajne. Kolejna miejscówka. To jest fajna miejscówka. Chodźcie. Idziemy. Stwierdziłem, że nagram Klaudię jeszcze raz. Co ty byś zrobiła z tymi chrupkami? Ja bym dodała je do sałatki? Tak, dodała do sałatki zamiast grzanek. Ja je tak wzięłam na pół i do sałatki, czy cesar, czy jakiejś tam... Cezar. Albo do jakiegoś kremu na przykład. Do kremu w ogóle super. Tak, to możecie sobie nawet kupić. Naprawdę spoko opcja. Ale no mówię, ta focaccia to jest, ta focaccia to tam była tam taka... Tam na pierwsza miejscówka. Dobra, dobra. Już nie przedłużam. Tuptamy do następnej. Jak tu jak ładnie w ogóle. Moi drodzy, jesteśmy w ostatnim miejscu w dzisiejszym odcinku i jest to taka pizzeria. Dlaczego ją wybraliśmy? Dlatego, że są tutaj teoretycznie śpiewający kelnerzy. Na razie nikt nam jeszcze nie zaśpiewał, jest cisza. Bo jest cisza, ale tutaj serwują zarówno pastę, z której słynie Barry, czyli właśnie te orcietta, whatever, te uszka makaronowe, idą już nasze pizzki, także super, to pan nam zaraz przyniesie, a o pizzach powiemy w innym odcinku. Margherita, okej? O, Calabres. Yes, yes. Please. Mm-hmm. Okay. Great. Completo. You, completo, yes, completo. Great. Thank you so much, thank you. Bo dzisiaj będziemy oceniać ten makaron, a o pizzy będziemy mówić w innym odcinku. Możemy wam tylko pokazać, jak one wyglądają bosko. Tak jest, bo mamy pizzę taką a la Diavolo. Taką ostrzejszą i mamy klasyczną margaritę, ale to zapraszam was na odcinek
najlepsza polska pizzeria w najzwyklejsza we Włoszech, bo chyba taki tytuł odcinka. Więc tak. Na to zgadza, ale będziemy mówić o tym makaronie. O tym makaronie. Bo ten makaron trzeba spróbować będąc w Bari, więc stwierdziliśmy, że musi trafić do odcinka. Tak, my go w ogóle pierwszego dnia sobie jedliśmy, bo byliśmy tutaj z moją mamą i sobie poszliśmy po prostu do restauracji bez kamery, więc próbowaliśmy w innej restauracji, która również nie była polecana. Jeśli chodzi o sam makaron, to on ma taką bitkę tutaj. Z mięsną i tutaj jest... Znajdują się wykałaczki. Znajdują się wykałaczki, trzy akurat w tym przypadku. Więc ciach, wyciągamy sobie wykałaczki. Dobra. Tak, jakoś mi nie idzie. Tak wygląda mięsko. Dobra, już spróbowałam. Powiem wam, że makaron jest o wiele lepszy, ponieważ jest taki troszeczkę, nie jest aż tak turbo al dente, bo w tym pierwszym miejscu jak byliśmy, ten makaron był aż twardy. Tutaj jest troszeczkę bardziej dogotowany, ale jeśli chodzi o mięso i sos, to one są zbliżone. To nie ma co porównywać do tamtego mięsa, tak, bo go w sumie nie widzieliście. Nie, to jest taki sos pomidorowy, jest troszeczkę słodszy, jest lepszy niż taki ze słoika zwykły, z Lidla, ale też mnie nie powalił. To danie w ogóle mnie nie powala. Wtedy też mnie nie powaliło, jak tego pierwszego dnia jedliśmy i teraz również nie powala. Mięso jest smaczne, chociaż mogłoby być troszeczkę dłużej gotowane, bo wtedy byłoby jeszcze bardziej rozpływało się w ustach, a tak to nie jest, nie rozpływa się aż tak. Mamy do tego oczywiście parmezan, słuchajcie, żeby nie było. Ja sobie tego parmezanu też nie będę żałować, bo ja uwielbiam parmezan. I dostaliśmy go naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także posypuję, merdam, merdam, merdu, merdu, czyli wiecie, ci, którzy są z nami, to wiedzą, co to znaczy we Włoszech i daję Michałowi do spróbowania, bo nie jest zły, ale też nie jest powalający. Czy po hiszpańsku, już nie pamiętam. Chyba właśnie po włosku. Tak, wiem, mama, co to znaczy? Gówno, gówno. Gówno, gówno, merdu, merdu, to gówno, gówno. Lepsze z parmezanem, bo nabrało troszeczkę, nie jest tylko słodki pomidor, ale też trochę taka ostrość parmezanu wchodzi. Ale nie jest to takie powalające danie, nie jest to też street food, a odcinek nazywa się street food, no ale jest to flagowe danie tutaj w Bari, więc musieliśmy spróbować. No musiał trafić do odcinka. Musiał. Tak. Przestaje pitolić, Michał, próbuję. No spoko. W sensie, no ja znam ten smak, bo tak jak Lada mówiła, próbowaliśmy. Tutaj ten makaron nie jest taki al dente, jak był tam. Jest fajniejszy, tak, nie? A miałem nie porównywać, a sam to robię. No, ono jest średnie. Nie wiem, czy... Dajcie znać, czy ktoś bardzo lubi to danie. Ja wolałbym zamówić sobie inny makaron, chyba. Nawet nie wiem, czy mam coś więcej do dodania, bo dla mnie to jest średnie. No, średnio bym powiedział. To jest klasyka. Nie będę tutaj opowiadał, że to jest moje ulubione danie dzisiejszego dnia. Bo w ogóle włoskie chyba, tak, nie? No. Bo nim nie jest, także jak będziecie, to próbujcie, ale też nie musicie. Bari, Bari, Bari. Bari, faktycznie fast foody królują. Dla mnie ten makaron troszkę bez sensu. Ja wiem, że to jest lokalne danie i trzeba go spróbować, tak, będąc tutaj, ale ja bym preferował bardziej te wszystkie inne rzeczy, które dzisiaj jedliśmy, niż ogóle, ten makaron. Tak, chciałam powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo smacznie i te miejsca my wam polecamy z czystym sumieniem i na pewno będziecie zadowoleni, więc dajcie nam znać, co wy byście zjedli z tego, co my próbowaliśmy. Jeśli chodzi też o Bari, to pojawi się na pewno jeden odcinek jeszcze odnośnie atrakcji, więc zachęcamy was... O ile już się nie pojawi, bo nie wiemy, który pierwszy. Tak, o ile już się nie pojawi, dlatego zachęcamy was koniecznie, żebyście subskrybowali kanał i kliknijcie sobie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo dzięki temu będziecie mieli taką gotową listę atrakcji na taki przedłużony weekend w Bari, więc słuchajcie, perfekto. Tak jest. Pamiętajcie, że my tworzymy te filmy z myślą takich przewodników, z których takich gotowych planów dnia, właśnie, że macie na przykład jeden dzień w Bari i jakie miejsce odwiedzić, żeby co fajnego zjeść, to nam przyświeca. I oczywiście widzicie, macie podsumowanie kosztów dzisiejszego dnia, więc wiecie, ile dokładnie wydaliśmy. Tak jest. Także wszystko na tacy. Dokładnie, dokładnie. Także pamiętajcie, zostawić komentarz. Dzisiaj co? Dzisiaj? Dzisiaj focaccia. Focaccia. Napiszcie focaccia jako hasło pod filmem, żeby było dużo. Tak, tak, focaccia. Pełno focaccia. I... Tak, po polsku, tak. Dokładnie, także do zobaczenia albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć.